wszyscy się cieszycie oprócz niego. A to jest taki cich. My mamy z nim takie kontakty, że jak Wojtek dzwoni, ja nie odbieram. Można? Można. Podwójny mistrz, double champ, Andrzej Grzebek po FEN24. Gratuluję tego wielkiego zwycięstwa. Tak? Jedziemy? Bo... No, jest. To, no poczekamy, no to jedziesz. Czekaj. Powolutku, mamy czas. Ja jestem w ogóle świeży ogólnie. Jeszcze raz. Raz. Nie ma. No jak to NMA Roxów nie ma? Ja, to jest ich sposób na jedynkę. Oni chcą indywidualnie zrobić. No, mikrofon nie działa. No dobra, Andrzej, żeby było sprawdzić, to wszyscy jedynki teraz, co? Dobra, jedziemy. Tak? Andrzej Grzebek, podwójny mistrz organizacji FEN. Gratuluję tego zwycięstwa, wielkiego zwycięstwa. Sam nie wiem właśnie, czy powinien się cieszyć bardziej z tych dwóch pasów, czy z tego, jak pokonałeś Kamila Gniatka w sposób, jakiego nikt wcześniej nie zrobił, bo nikt go nie znokautował. Dobry wieczór Państwu. Tak, no Kamil był niepokonany w Federacji FEN. Gdzieś tam mówiłem wcześniej, czy wiadomo, że znokautuję Kamila w pierwszej rundzie. No nie udało się to zrobić w pierwszej rundzie, ale udało się w trzeciej, więc mogę powiedzieć, że znowu nie rzuciłem słów na wiatr, tylko zrealizowałem swój plan. Jestem, jak to mówią, polskim królem nokautu, może nie do końca, ale udaje mi się gdzieś tam te walki kończyć przed czasem. Bardzo z tego się cieszę. Kamil naprawdę postawił świetne, mocne warunki. Szapobaba dla niego, wróżę mu naprawdę świetlaną przyszłość Federacji FEN. Bardzo się cieszę, że daliśmy świetny pojedynek. Myślę, że wszystkim się podobało. Ale muszę przyznać, że były momenty takie bardzo zaskakujące, zwłaszcza ten parter rzeczywiście. Nie kłamałeś, a w zasadzie sam nie wiem, może i kłamałeś w tym trailerze, sam po prostu nas skołowałeś wszystkich i skołowałeś również chyba Kamila właśnie, że masz wszelkie narzędzia, żeby mu zagrozić w jego płaszczyźnie. Dokładnie tak, mój trener Robert Wardzawa, podwójny czarny pas judo i jiu-jitsu, więc tutaj z nim dużo pracujemy i, no, i chcieliśmy zaskoczyć. No. Może nie był do końca to nasz plan, ale czułem się mocny w parterze i dlatego, mimo że Kamil mnie wywrócił, bo wiedziałem, że będzie wywracał, gdzieś tam dałem się po prostu sprowadzić, ale wiedziałem, że w jego płaszczyźnie też będę kotem, tak jak Mateusz Gamot pokazał to z Kleberem Kojkę, tak samo ja chciałem pokazać to z Mateuszem Gamot, z Kamilem Gniatkiem. A trzeszczały tam jego, no nie wiem, wszystko, barki, łokcie? Wydaje mi się, że tam ta balacha już niedużo brakło, żeby po prostu go podać, tam już był przeprost, nie wiem, coś po prostu brakło, bo tak śliską też cały czas się wykręcał tak naprawdę, widać było, że nie jest to chłop z pierwszej łapanki i zna temat tak naprawdę, cały czas mi się kręcił, próbowałem to skontrować nadgarstka, no nie dało się. No, obejrzyj walkę, nie uwierzysz. No kurczę, wiesz co, wizualizuję są teraz w głowie i kurczę, nie wiem czego tam brakło, no kurczę, myślałem, że już to mam, kurczę, a jednak kurczę, wiedziałem, ale słyszałem od trenerów, że dosiadł, no nie ukrywajmy, jest dobrym grapplerem, więc no ciężko mi powiedzieć, nie udało się go podać, ale udało się go ubić, więc no co, jestem mistrzem podwójnym, więc bardzo się cieszę. Zamroczenie w pierwszej rundzie, bo to jest taki standard już powiedzmy w twoich pojedynkach, że jest taki dużo emocji po prostu i te zwroty akcji. Cieszę się, że właśnie kibic ma też tak to, że ja też dostaję w tą głowę i też gdzieś tam padam, prawda, bo no to chce się potem oglądać, bo już nagle jak popus, jak Feniks Pepiołów wstaje i dalej walczy, to jest no grane, nie? Tak widziałem twój wywiad, że powiedziałeś, że jest, że on słabą głowę. Ja tak powiedziałem, tak, to po alkoholu chyba. No to after pamiętam to, te słowa, że Andrzej ma słabym ziakiem, chyba, że Andrzej ma słabą głowę, czy tam ja tego. Tak, ja ci to przypomnę, ale nie mam słabej głowy, lubię dostać i wtedy się budzę i dopiero zaczynam walczyć. No i co, powiedziałem prawdę. Dokładnie. Ale Andrzej, idź o twoje pasy, bo to najważniejsze przecież. Nie są moje pasy? Nie ma. A menadżer zabrał i nie, sprzedał. Nie. Menadżer proszę daleko, menadżer tutaj wszystko pilnuje. Nie, po prostu zostałem zabrany przez federację i nie wiem, czy już jestem mistrzem, czy już nie. Nie wiem. Myślę, że dostanę, jak dostanę, to się ogłoszę na Facebooku, że mam te dwa pasy. Na razie nie mam żadnego, przykro mi, bo powinien tu być obwieszony, ale ich nie ma. Po ważeniu mówiłeś, że w 7-7, bardzo dobrze ci się zbiło w 7-7. Jak w ogóle czułeś się w trakcie walki? No powiem wam, że tutaj kategoria 7-7 to chyba w dziesiątkę, no. No lepszego wymarzonego wejścia do kategorii 7-7 sobie nie mogę wymarzyć. Znokautować Kamila Gniatka, zdobyć pas, zbić wagę. Ciężko na to pracować. Całą szafę nowych ciuchów. Zegarków i butów. Ale już obiecałem, dostanę od menadżera Art Noxowe buty, więc bardzo się cieszę, będą do kolekcji, ale na pewno po garderobę powiększymy i co? No i się cieszę. Fajnie. Czyli to Andrzej, teraz 7-0 i Chińczyk następny? Nie, od Mateusza daleko, zostawiam mu jego pazę, jak już coś to do 9-3. Jeszcze polskiego zawodnika z trzema kategoriami, z trzema pasami nie było, więc może akurat ja będę tym pierwszym. Może inaczej. Andrzej, no tak. Mogę? Możesz. Dziękuję. Andrzej, ja pamiętam taką walkę, po której się ciężko budziłeś. Pamiętasz, byliśmy przy tym wszyscy.
Znaczy wszyscy nie, no ale jeszcze... Tak, ale nawiązuję do tego, że no, historia pokazuje, że można się podnieść nawet po tak ciężkiej sytuacji i w tej chwili można powiedzieć, że to jest historyczny moment. Ty czujesz, że tak naprawdę przez te parę lat, bo to chyba 6 albo 7 lat, jeśli się nie mylę, minęło szmat czasu i wykonałeś kupę dobrej roboty. Cieszę się, że to jest zauważalne przez media i przez kibiców. Naprawdę mam tak świetny sztab trenerski, tak świetnych partnerów, że na tego progresu nie da się nie zrobić. No, no co wam powiem, no, trenerzy wkładają taki rozwój w moją osobę, że no, czasami aż mi się chce płakać, że oni tak poświęcają całe swoje życie w moją osobę i tak mnie rozwijają. No i sami widzicie, że 7 zwycięstwo z rzędu, no kurczę, no, wszystko zawdzięczam nim tak naprawdę, bo ja jestem zwykłym tylko człowiekiem, a oni po prostu wkładają tyle pracy w moją osobę, że, no, że widzicie, że no, pniemy się do góry i na tym nie przestaniemy. Andrzej, powiedz mi, jakby na przykład jutro zadzwoniło UFC i zaproponowało ci kontrakt, jak to wygląda sytuacja z Fenem, możesz pójść? Nie odbieram telefonu. Przykro mi, Dana White. Jak od wojska? Sorry, ale to ja jestem, tydzień mi nie ma, przynajmniej dwa odpoczywam, muszę się zregenerować, naprawdę ciężko na to pracowałem, żeby teraz po prostu odpocząć i zasłużenie, siedzieć sobie w domu, z psem się pobawić, zjeść burgera, zjeść pizzę, bo przez 8 tygodni tego nie widziałem. Ale wiesz, jak już odpoczniesz, tylko dokończę, jak odpoczniesz już i wtedy zadzwonią, to czy wtedy będziesz odbierał? Ja niestety wszystko kieruję do mojego sztabu trenerskiego i do menadżera. Ja jestem tylko żołnierzem, wykonuję świetną robotę, a zostawiam wszystko w ich rękach. Myślę, że jeśli będzie taka propozycja, może nie jestem jeszcze gotowy na UFC, bo jeszcze mam dużo braków, ale uwierzcie mi, że jeśli tam się dostanę, zrobię wszystko, żeby tam tak samo wygrywać. Andrzej, chyba przekierowanie ustawione z UFC na menadżera. Andrzej, wracając, jeśli już byś trafił do tego UFC 77? A życzycie mi tego? Oczywiście. No to jak życzycie mi, no to wszystko na to wskazuje, że zrobię kolejny krok do tego, żeby się tam dostać i na pewno na 77, na pewno nie w 84, bo tam są już koniska, nie konie, więc to nie będę się szarpał. W 77 myślę, że mogę tam coś nawojować, ale jeszcze tak mówię, dużo pracy przede mną. No za taką walkę myślę, że 50 tysięcy dolarów by było. Przydałoby się, troszkę byśmy wzmocnili klub, troszkę byśmy dokupili, coś tam pozmieniali, coś by się ogólnie działo, ale spoko, może Fen doceni i też coś da. Na bank. Na bank. Twoja kategoria wagowa dzisiaj w Londynie, main event, UFC Till czy Masvidal? Till. Zdecydowanie Derek Till. Gdzieś tam lubię jego styl, jego taką bazę, trochę pod McGregora. Wydaje mi się, że spokojnie to ogarnie. Dziękujemy. Dzięki, pozdrawiam, double champ. Jedziemy po swoje.